Lucas, Lucas, Lucas. Lucas. Tak. Witam serdecznie, Łukasz Dyduszko, teraz obserwuję mecz 3 na 3. Jak to wygląda? Jestem zadowolony z chłopaków. Oczywiście, grałem pierwszy raz po 6 jednostkach treningowych, jestem bardzo zadowolony, że walczą z silniejszymi, z bardziej doświadczonymi zawodnikami i się nie boją i grają. Super, dawaj, super, super. Iżu, tak jest, to jest to. Okej, okej, zmiana. Chodź. Twoje ostatnie zawody 3 na 3. Ostatnie 3 na 3 to Mistrzostwo Czech. Daliśmy trzecie miejsce. O, super. Super. Polski na 5 teraz zajmuje się koszulą 3 na 3. Dobra wielka, super. Założył nawet klub 3 na 3 w Bytomiu. Szymon, chodź. Dawaj, ja wiem. Planuję, żeby też powstała liga 3 na 3, a ja tutaj pana Dziekańskiego na dwa słowa. Witam cię, Tomku, serdecznie. Musimy korzystać z mojego mikrofonu, bo drugi ma Diduszko i on tam teraz mówi coś i to będzie słychać, ale myślę, że nie będzie przeklinał, co? Ja nie. On też jest, bo to Didi nie jest. Didi, z którym rozmawiałem. Didi? Profesjonalista, no Didi, no co? No fajnie, że się zaangażował w dzieci. No takich ludzi więcej jak Didi, no ma wiedzę ogromną, zjadł na tym już chyba przez te 4 lata zjadł zęby, nie? Fajnie, no wiesz, no, ten Bytom, no, wiesz, nie są tacy jacyś wybitni tej chłopaki, którzy grają, ale no, to trzeba od czegoś zacząć, nie? No co z nimi, co powiesz, no? Kategoria plus 40 bierzesz udział, bo ja cię chciałem do składu. On by był centrem. Słuchaj, ty byś był rozgrywający, pasuje ci to. Słuchaj, ja już mam tyle nagród z Zibi, ja nie chcę odbierać ludziom tych nagród. Ale dzieci czekają, co nas widzisz, taki. Ja bym był rozgrywającym. Obrońcą. No nie, z Zibi ty jesteś najlepszy. A ja nie odbieram ludziom nagród. Dawaj, Boże, dawaj. Nagród. Jak mam te półki, to z tych półek mi spada wszystko. Ty w ogóle sam jesteś sponsorem, więc dziękujemy się za to, że wspierasz koszykówkę. Całe życie, jeszcze będzie dłużej. Wszystko dobrego. Jeszcze do Łukasza podejdź. Piotrek, pokaż się. Piotrek jest. Okej. Okay. Widzę, że się bardzo angażujesz, tak jakbyś był tutaj w meczu. Kto oczywiście. Prowadzi? Kto prowadzi? Przeciwnicy, ale chcę nauczyć dzieciaki, żeby się podawało, żeby zawsze walczyły do końca, żeby miały to zdarzyć. Żeby grał agresywnie i jak mam im to przekazać, jak nie tak się meczu, nie? Dziękuję ci bardzo, że znalazłeś chwilę czasu. Ja dzięki. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Reprezentacja Polski 3 na 3. Do usłyszenia.